Mięta. Cześć, Misiaczki! Kochani, robimy Wasze czytanko na luty luty 2022. Ym, miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia i Wy z każdym zynakiem. Już sobie lecimy, już, już, już. Już sobie lecimy. Bliźnięta, luty 2022. Dobra. Zaczniemy sobie od miłości. I najpierw związki, potem single, relacje. Miszki. No to jak to? Kto to robi? Dobra, słuchajcie, no okej, okay, dobra, zrobię singli i dopiero będę mówić. Uuu, singlaczku. Singlaczku bliźniaczku. Dobra, jest jeden wspólny przekaz dla singli i dla związkowców, czyli to będzie dla tych ludzi, którzy być może niedawno poznali człowieka i jeszcze nie są z nim na poważnie. Ten człowiek ma żonę. Albo męża. Ma nieskończoną relację z inną osobą. Może nie żona, mąż, może co innego, może mają dzieci, może byli razem długo nie. Ale albo ten człowiek jest w dwóch relacjach naraz, czyli z tamtym to, to coś poważne ma, i z wami próbuje romansować, albo być może zakończyli tamto, ale. Coś tu się wlecze cały czas, energetycznie się to wlecze. To no nie jest takie całkowicie zakończone. I to był wspólny przekaz, który jest i tu, i tu pokazany. Dobra, i więcej, i już do tego nie wracamy. Znaczy, no, może wrócę, bo będę mówić. O... No dobra, dobra, najpierw związkowcy. Kochani, i teraz tak. Jest pokazane, że ktoś jest w, jak ja to mówię, w takim, w takim związku, takim jako takim. No nie wiem, jak ja nawet mam to przekazać w takim, a to już niech będzie, a to po co mi rozwód, a to po co mam sobie tutaj burdello robić w życiu, jak przecież ja mogę iść i se znaleźć kochankę lub kochanka. To co mi to szkodzi? No to już zostanę w takim beleczym. Alternatywnie to nie jest żaden poważny związek plus zdrada, tylko, w sensie inny romans, tylko... Jest to relacja z osobą, która chce tylko i wyłącznie romansu. Nie musi mieć żony męża, może nie ma, może jest singlem, ale chce tylko i wyłącznie rozwijania jakiegoś romansu i my mamy do wyboru. Dajmy na to: jesteśmy kobietą, mamy 30 parę lat, yy, może chcemy męża, może chcemy dzieci, no bo niektóre kobiety chcą. Yy, ale prowadzamy się z jakimś. Romansistą, który w ogóle nic nie ma do zaproponowania, ale jest taki gorący: wow, pani Ewo, rany Bościu, jaki ogień jest między nami. No i w tym momencie ja muszę powiedzieć, tak, okej, okay, dobrze, siedzimy, no siedzimy z chłopem, czy tam z kobietą, proszę bardzo, tylko nie zdziwić się, jeżeli my w tym momencie poświęcimy to nasze marzenie o mężu, czy żonie, czy dzieciach, czy domu, czy rodzinie. Czy czymś takim, bo my przy tym człowieku poświęcamy coś. I tu mówię do tych, którzy mają jedną relację, jedną. Z albo czyimś żonkosiem, w sensie z osobą, która gdzie indziej ma coś poważnego, albo z singlem, ale z singlem, który nie chce mieć rodziny, nie chce mieć dzieci. Może co innego mówi, ale widać, że nie chce. I w tym momencie, my jako kobieta czy mężczyzna, nieważne, musimy. Wzią Dobra, chcemy ten romans zrobić, ok, ale musimy yy, świadomie poświęcić coś, co chcielibyśmy mieć w życiu, a z tą osobą tego mieć nie będziemy. Więc, no to już jak to wybiera. Jest pokazane, że być może ktoś przedłuża zakończenie, przedłuża zerwanie w tym związku, yy, a dawno już powinien się rozstać. I taka też jest rada. Jest pokazane, zastanów się, co ty ciągle odgrzewasz. Zastanów się, że już dawno powinnaś była, czy powinieneś był to zakończyć, a cały czas tego nie kończysz. Taka jest rada. No więc to jest do tych, którzy mają tego typu dziwną relację, która nam nie daje pełni szczęścia, ale daje nam urywek, takie, a to przynajmniej mam to, przynajmniej nie jestem sama, albo sam. No ale zaraz, zaraz. Czy ty chcesz nie być sama, albo sam, czy ty chcesz mieć rodzinę? No tak, no tak, chcę mieć rodzinę, tak. No to nie z nim, albo z nią. No nie. Nie wiem, czy dlatego, że już ma ten człowiek rodzinę z kimś innym, czy dlatego, że nie chce mieć tego z wami. Przyjrzeć się temu. Ci, którzy chcą mieć coś więcej w życiu, dobra? Przyjrzeć się, bo to, żeby nie marnować czasu. A to drugie, co powiedziałam, to tak jak powiedziałam, o jakimś trójkącie, na przykład wy jesteście w poważnym, nie wiem, w małżeństwie, w poważnej relacji i ktoś na boku was zaczepia. I relacja poważna jest pokazana, że jest nudna, ale już nie chce, będzie, ale na boku nas coś Zaczepia. No tak to trochę wygląda. Um, uważać, jest pokazane, że trzeba się zastanowić, co trzeba zakończyć, lub co ktoś powinien zakończyć. Niekończone są inne rzeczy. Coś jest niekończone. Coś, co powinno być zakończone, jest niekończone. Zastanów się, czy tego nie należy zakończyć. Tyle jako rada. Jako rada. Um, albo jest to dla was informacja, ten człowiek nie zakończył jeszcze relacji z inną osobą. Was zwodzi, a nie zakończył z inną osobą. I patrzcie, co mamy dla singli. Bardzo podobny przekaz. Mamy romans, tyle. Romans, no nie związek, no romans. No przychodzi człowiek po romans. Poznajemy wow, ale fajny romans. Ale wychodzi coś na jaw. Chyba, że wychodzi na jaw, romans, ale wy jesteście singlem, tylko że wy wiecie co. Teoretycznie. Wy możecie być singlem, możecie nie być w poważnym związku z człowiekiem, ale ten człowiek może Wam raz na jakiś czas, czas zawracać tyłek. No dosłownie, bo tutaj po romans przychodzi. I kochani, jeżeli zaczyna się lub zaczął się jakiś romans, czy coś takiego, co się Wam bardzo podoba, i jest pokazane, że coś wychodzi na jaw, to albo wychodzi na jaw, że ma żonę męża, tamten człowiek, albo że nie chce nic poważnego. Coś wychodzi na jaw. Otwieramy oczy. Jest pokazane, żeby się zastanowić, czy na, czy na pewno należy w to inwestować. Jest pokazane, poczekaj, poczekaj, nie karm tego, nie rozwijaj tego jeszcze, zastanów się, poczekaj, zwolnij, nie wkładaj w to całej swojej, nie wiem, energii miłości, czasu, bo może się to nie rozwinąć poza romansową energię. Ja wiem, że to, to samo przed chwilą powiedziałam związkowcom, ale ja dokładnie taką mam energię. Nawet nie wiem, co wam jeszcze mam powiedzieć. Singlom, Single, które nie mają żadnego człowieka, no może się ktoś pojawi. Może być wracacz, może być coś nowego, ale uważać i tak z dystansem do tego podejść, dobra? No. Także miśki tak to wygląda. Dobra. Słuchajcie, sprawdźmy co tam w pracy u Was, dobra? Sprawdźmy co tam w pracy. Się ani A niektórzy siedzą w domu. No, może pracujecie z domu? Kochani, jeżeli macie jakiś projekt, różne możecie mieć. Może jesteście twórcą i coś macie skończyć, jakiś projekt. Może jesteście na studiach i macie coś skończyć, ale coś trzeba zakończyć. Jest pokazane, że w lutym cały czas to tak wisi nad Wami, jest takie nieskończone. Nawet bym w domu pracowała. Na przykład, jeżeli pracujecie w jakimś biurze, czy gdzieś tam pracujecie, nawet przynosiłabym pracę na parę godzin do domu po to, żeby to już skończyć. Jest pokazane, cały czas my czegoś nie kończymy. Należałoby, a cały czas nie kończymy. Ja podejrzewam, że to miało być skończone w grudniu. Tak, podejrzewam. Przychodzi luty, a to cały czas nam tu wisi nieskończone. Ja Wam powiem tak: macie bardzo dobrą energię żeby to już zakończyć. Jest pokazane wykorzystaj dobrą pasę. Wykorzystaj dobry los, że los ci sprzyja. Może trzeba wykorzystać jakieś pieniądze. Nie wiem, ale jest pokazane, że trzeba wykorzystać tą energię, która w lutym wam sprzyja, żeby zakończyć w końcu coś, co jeszcze jest nieskończone. Będziecie mieć dużo szczęścia, jak to się zakończy. Ale cały czas się nie może zakończyć. Niby się lanka, niby dobrze, niby coś tutaj. No, niektórzy po prostu siedzą w domu albo z rodziną dużo czasu spędzają, ale jest pokazane, że trzeba coś zakończyć. Może macie zmienić pracę, to też jest dobra pasa. Jako rada macie kartę dobrej pasy, dobrego losu. Wykorzystaj tą energię, wykorzystaj ten los. Nawet tak, jakby samo się miało coś stać. Znaczy. Wiadomo, jeżeli macie coś zakończyć, musicie nad tym pracować, no to samo się nie zakończy. Ale tak jakby coś za Was miało być zrobione, albo tak jakby Wam coś miało pomóc w tym, żeby to zakończyć, to coś. Nie wiem, co to jest. No, Ogólnie dziesiątka kielichów albo pokazuje, że siedzicie w domu, dużo czasu macie dla rodziny, może pracujecie z domu, albo pokazuje spełnienie w pracy, albo czekacie na to spełnienie, ale jeszcze coś musicie zakończyć. No, tak to wygląda, misiaczki, słuchajcie, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia. No, to teraz już troszkę bardziej rozumiem. Co wy wyprawiacie? Single oraz związkowce. Jeżeli znacie jakiegoś koziorożca, to być może miłość z koziorożcem. Wy macie pokazane, że możecie iść w stronę wielkiego szczęścia. Może być jakaś bratnia dusza na horyzoncie, ale żeby z bratnią duszą być, czy z jakąś wielką miłością, to dobrze byłoby, żeby inne rzeczy były pokończone. Tutaj wygląda na to, że ktoś ma... Dwie decyzje, znaczy jedną decyzję, ale dwi dwie opcje albo dwie osoby. Nie wiem, czy wy, czy druga, czy druga strona, ale najlepsze do osiągnięcia to jest wielkie szczęście i spełnienie, bratnia dusza, zadowolenie, jasność sytuacji. Naprawdę bardzo, bardzo dobra, szczęśliwa karta. Możliwe, że to dotyczy lwa albo koziorożca, ale nie musi być, bo wy wiecie, że to może być energia, ale jest pokazana też jakaś. Słuchajcie, kochani, jakby obsesyjna relacja i jest pokazane, nie przyjmujemy oferty diabła. Diabła albo nie musi być koziorożec jakiejś osoby, która ma na Was wpływ, być może seksualny, silna energia seksualna albo silna energia yy, taka w ogóle między Wami, jakaś pasja, jakaś, jakaś chemia, wiecie, wiecie o co chodzi? Takie, takie przyciąganie, kuszenie. A może kuszenie właśnie? Może macie jakiś związek i coś na zewnątrz na zewnątrz, was kusi. No to nie przyjmowanie tego diabła, nie wyznawanie mu miłości, nie przyjmowanie jego oferty, to jest to, co jest najlepsze do osiągnięcia. Ale tym samym osiągnięcie jakiegoś wielkiego szczęścia, chyba, chyba gdzieś indziej. Tak mi się coś wydaje. Ewentualnie ci, do których jakaś bratnia dusza przyszła lub przyjdzie, a macie jakiś, byle jaki związek według Was, taki, że nie jesteście w ogóle z niego zadowoleni, może będziecie myśleć o zmianie. Być może. Na pewno jedno i drugie naraz to tak trochę... Nie za specjalnie to wygląda. Nie za specjalnie. Dobra, misiaczki. No ale słońce do osiągnięcia to znaczy, że możecie być szczęśliwi. Dobra, kochani. Jeżeli macie baranka, no tu też jest za dużo ludzi. Tutaj ktoś ma wybór pomiędzy i się zaczyna zastanawiać. Jeżeli nie ma za dużo ludzi, to wybór może być pomiędzy rodziną a pracą. A jeżeli jesteście zgodną relacją, to być może macie jakiś inny wybór. Trzeba będzie dokonać jakiejś decyzji i jest problem, bo w lutym ktoś nie bardzo wie, co wybrać. Z byczulisiem czekamy, czas płynie, może ciąża. Czemu ja nie powiedziałam? Innemu znakowi też to wyszło i zapomniałam powiedzieć im, że może być ciąża. Może, może dlatego, że nie miałam, nie usłyszałam tego w głowie. Ale czekamy na coś, czekamy, czekamy, czekamy i nie wiadomo, czy się doczekamy. Czas płynie, nic się nie dzieje. Może coś się dzieje, ale my tego nie widzimy. I to było zbyczuli się. Bliźnięta z bliźniętami mają rozdroże. Znowu co? Dwa związki, wybieramy pomiędzy. A może wybieramy pomiędzy być albo nie być z bliźniętami innymi? Może takie coś, może ktoś wybiera? Ale stoimy na rozdrożu i zastanawiamy się, w którą stronę dalej iść. Mówię, tak jak w przypadku chyba baranka przed chwilą, może być tak, że w lutym ta decyzja jeszcze nie będzie podjęta. Ktoś jest jedną nogą tu, drugą gdzie indziej. Może tak być, miszki. Oj, zraczuli się, jest kiepsko. Od razu mówię. Uważamy na być może jakieś podłe słowa, na jakieś rany, na noże w plecach, ale również na zdrady. Robimy obczajkę, dobra? Przyglądamy się człowiekowi. Jest niestety cierpienie pokazane z rakiem. Nie wiem, które z Was będzie bardziej cierpieć. Może Wy ich zranicie, może oni Was? Nie wiem. No, można pewnie temu zapobiec. Przynajmniej niektórzy mogliby temu zapobiec, jak będą uważali, co, co robią i co mówią. No. Z lwem podejmowanie bardzo poważnych decyzji. Być może prawnicy, urzędy, jakieś sprawy urzędowe, ważne załatwienia. Różne, różne rzeczy to może oznaczać, ale podejmowanie ważnych decyzji i takie racjonalne, szczere, uczciwe podejście do sprawy. Ktoś z rozsądku coś może chcieć zrobić. Z panu. Uuu. Z panną sobie fruwamy w obłokach, w jakimś romansie, który na razie jest pokazany tylko jako romans. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że jeżeli na przykład wy z jesteście w bardzo poważnym związku, to że to jest kochanka lub kochanek i wtedy ta osoba wchodzi między was, no i wtedy to coś kogoś odciąga od waszego związku. Ale jeżeli wy z panną macie takie wyfiorgane nie wiadomo co, no to tu jest zakochanie, są porywy serca, jest wow. Pytanie tylko, czy zejdziemy w końcu na Ziemię i będziemy coś budować poważnego, czy będziemy fruwać. Bóg wie ile w tych obłokach. Wiecie o co chodzi. Kochani. Ym, Wagusia. Wagusiu. Wagusiu. Odpoczynek, leczenie. Może wakacje? No i co? I nic takiego wtedy złego. No co? Jedziecie na wakacje. Ale może się ktoś leczy z drugiej osoby. Skutecznie. Uda się im to. Może być przerwa, pauza. Ktoś robi przerwę od drugiej osoby. Pauza, przerwa, leczenie... Może i jakieś takie fizyczne leczenie, ktoś chorował i się będzie leczył, być może. Spokój przemyślenia, ta karta też daje nam tutaj taką informację. Dobra, skorpion, nowe życie, nowy początek. Nowy związek, nowe dziecko, nowe życie, nowy początek. Bardzo dobra karta dla związku. Szczelczyk. No to samo, co przed chwilą było tam z którymś znakiem, czyli fruwamy w obłokach, bujamy w obłokach, być może jakiś romans internetowy, ja tam wcześniej nie powiedziałam. Może być coś internetowego, ale takie zakochanie, porywy serca, jakaś, jakaś duchowa miłość, pytanie, czy to będzie coś poważnego, bo czasami takie karty się pojawiają, jak na przykład jedno ma bardzo poważny związek, ale z, z kimś innym ma jakieś takie, mówię, jakieś takie wirtualne coś albo takie, wiecie. No, nie wiem jak to powiedzieć, takie łałowe. łałowe, w sensie zakocha się ktoś gdzieś tam i odciąga go to od poważnego związku. No, ale jest to pokazana karta jakiegoś takiego rzeczywiście romansu. Z ko... Uuu, z koziorożcem będzie się działo. Mogą być seksy, może być nowy romans, może być zupełnie nowy koziorożec w waszym życiu, ale. Jeżeli się już długo znacie, może odnowienie pasji albo jakieś nowe pasje zupełnie niezwiązane z seksem. Na przykład odkryjecie, że macie wspólne pasje i będziecie je realizować. To jest bardzo fajna karta dla związku. Zwodniczuli się ciężko. Ktoś niesie ciężar i krzyż na plecach. Ledwo idzie, ale jeszcze nie zrezygnował. Pytanie tylko kto? Wy czy oni? Bo komuś jest już trochę za ciężko. Ciąży mu Jakieś obowiązki, jakaś odpowiedzialność i niesie na plecach ten ciężar. Jest ciężko w lutym. A z rybami? Hmm, pech. Z rybami pech. Uważajcie, jeżeli ktoś coś robi nieuczciwego, to może pech tak chcieć, że e, wyjdzie na jaw jakaś zdrada, albo coś kogoś ktoś przyłapie, albo coś znajdzie. Pech po prostu. Znaczy, no dla jednego pech, dla drugiego może i szczęście, że coś znajdzie się dowie. No. Różnie na to można patrzeć, ale pechowa sytuacja, pechowa energia może być jakaś karma negatywna, która się odnawia między Wami. Może też być tak, że luty to nie jest dobra... nie macie takiej dobrej pasy w tym związku. Jeżeli jesteście poważnie razem, to po prostu postarajcie się tak, tak przeżyć ten luty i już żeby wskoczyć do marca, żeby tak za, za dużo dziwnych rzeczy nie robić. A jeżeli nie jesteście razem, to może to nie jest ten miesiąc, kiedy powinniście się próbować pogodzić, bo może się nie udać. O to mi chodzi. Karta anielska dla bliźniąt to zasługujesz na miłość. Zasługujesz na miłość. No to miszki. Po pierwsze, nie siedzimy w relacjach, w których tej miłości nie ma. Zastanawiamy się, czy da radę z tego wyjść. A po drugie, nie dajemy się zbałamucić żadnym lowelasom i żadnym dziwnym ludziom i żadne jakieś trójkąty i takie tam. Zasługujesz na miłość. Miłość jest wtedy, kiedy jesteście we dwójkę na wyłączność i tyle. Dobra? Także... Um, tak, w skrócie, w sensie. No, bo na ogół tego chcemy. Chyba, że się wszyscy zgadzają na jakieś różne dziwne rzeczy. No, to to jest co innego. Ale dobra, nie o tym mówimy, kochani. Tyle. E, widzimy się na innych znakach albo widzimy się na tygodniówce, albo na jakimś tam innym, innym czytanku. Kto wie, może mi się uda jeszcze w czwartek coś wrzucić ekstra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie z tymi miesięcznymi. E, ale misiaczki, tyle. Także uważamy tutaj, prawda, jakieś tam oszczerzonka, takie tam. Może można różnym rzeczom tutaj zapobiec, także z głową na karku wszystko i bez jakiegoś tam ciśnienia. Pamiętajcie o tym, co jest do osiągnięcia, bo to jest najważniejsze z całego tego przekazu Miśki. Tyle. Buziaczki. Pozdrowionka. No i papa.